mecz. Wolf Farma grała bez dwóch bardzo ważnych zawodników, tak da, dlatego mieli też mało zawodników w rotacji i stracili dużo energii. Z drugiej strony jestem zadowolony z koncentracją w igry i zadowolony z wynikiem. Tak da, gratulacje jeszcze raz dla moich zawodników i wszystkiego dobrego życzę. Wolf Farma. Maciej Dudalek, proszę bardzo. Ja też chciałem powiedzieć, że myślę, że możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Może trochę za dużo punktów daliśmy rzucić sobie w drugiej połowie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Wolf Farma gra bardzo szybką koszkówkę i że musimy przede wszystkim być skupieni w obronie. Myślę, że to dzisiaj wyszło. Także mecz na plus, myślę. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Myślę, że wiem, że to jeden mecz, jak pierwszy występ w roli zanawiasu. Ja też wiem, że tylko jeden mecz. Ciężko mi. Myślę, że jest. Nie jest kontuzjowany. Grał. Jeden miesiąc nie grał. Poszukiwał. Tak da, nie jest jeszcze super przygotowany. Myślę, że nam pomógł w rotacji. Dzisiaj Koszarek zdobył dwa faula po początku, samego początku mecza. Tak da, on ga, myślę, dobro go zastępował. Grał dobro w obronie. Nie był za dużo skutecznie, ale myślę, że zagrał dobry mecz, tak da, dał też 5 asystów i widać, że ma potencjał. Tak da, to mogę powiedzieć tylko ten mecz. Czy panowie jeszcze poszukujecie zawodnika pod kosz, czy na razie rolnictwo nie się skończyło? Czy też najbliższe dni mogą coś przynieść? Zobaczymy, co będzie. Nie wiem, długi jest sezon. To jeszcze tutaj na pytanie, Szczęśnicy jest gotowy na mecz Tułowa, który jest w niedzielę najbliższą hit całej rundy. A teraz skończyliśmy ten mecz, tak da, zaczniemy przygotowanie na wrocie Portulowa jutro, tak da, co powiedzieć o Turowo. Nie ma przegrany mecz, ma dużo doświadczenia, dużo mocne ławce, tak da faworytami są oni na ten mecz. Nie ma przegranego mecza, tak da mi będziemy trenowali, starali się zagrać najlepszy mecz do tej pory i zobaczymy co będzie. Oni rzucają, mają dobry atak, rzucają ponad 100 punktów na dużo meczach, tak da naprawdę mają świetny zespół. Jak powiedziałem, też duża ławca i dużo doświadczenia i zawodów. Także czeka nas dobry test. Gratulacje dla zespołu Stelmetu Zielona Góra. Tak jak wiedzieliśmy przed meczem, że będzie to bardzo, bardzo trudne spotkanie dla nas. No jednak bez wszystkich zawodników, przede wszystkim podkoszowych. Dzisiaj było to bardzo widoczne. Przegraliśmy zbiórkę przede wszystkim. A generalnie co do meczu, powiem tak, no mieliśmy bardzo dużo czystych pozycji. Naprawdę mieliśmy. Chłopcy dobrze wjeżdżali pod kosz, dzielili się piłką. Zabrakło dzisiaj na pewno lepszego procentu z gry, choćby na tym poziomie, który prezentowaliśmy ostatnio w dwóch spotkaniach. No i myślę, że przy tych otwartych rzutach, jeśli by parę piłek wpadło do kosza, to trochę ten obraz by był inny. Ale oczywiście nie można uciec od tego, że spotkaliśmy się z drużyną naprawdę na wysokim poziomie i właściwie no, fizycznie, tak jak powiedziałem, bliżej kosza nie mieliśmy czym odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Grzegorz Kukiełka. Dobry wieczór. No, przyjechał wicemistrz Polski i narzucił nam od początku swój styl grania, swoje tempo. Tak jak już powiedział, bez dwóch wysokich nie mogliśmy nawet w czasie tygodniu poćwiczyć 5 na 5, bo nie mieliśmy dwóch wysokich, gdzie nie mieliśmy w składzie w drugiej piątce zawodników do trenowania i jakoś to wyglądało nie najlepiej, no ale nie ma coś co się tłumaczyć, po prostu Stelmet dzisiaj był lepszy. Dziękuję.